Tunel to jest taki marsjanin Ridleya Scotta na możliwościach koreańskiego budżetu. I mimo dużo mniejszej kasy, to znowu azjatyckie kino wygrywa na mojej tablicy wyników. Zapalnik fabuły prosty. Zawala się 2-kilometrowy tunel, a pod nim Jung-suo. Jako jednakże bohater jeździ koreańskim wybitnym autem Kia, to nie zostaje zmiażdżony na śmierć przez gruz. Zostaje jedynie uwięziony. I jako że używa wybitnego koreańskiego telefonu marki Samsung i korzysta z zaawansowanej koreańskiej sieci komórkowej, nie traci zasięgu i dzwoni po pomoc. Koreańskie służby nadciągają z odsieczą, ale akcja ratunkowa może się nieco przedłużyć. Podobnie jak w Marsjaninie, walka będzie widziana z dwóch stron. Z tej survivalowej perspektywy samotnego więźnia oraz z perspektywy ekipy ratunkowej. I w tym filmie także znajdzie się czas na humor, chociaż nieco w innym stylu. To znaczy trochę mniej super zabawny główny koleś, a trochę więcej gorzkich zrządzeń losu. Dlaczego stawiam tunel wyżej niż megaprodukcję z Mattem Damonem? Bo ten pierwszy zaskakiwał mnie na każdym kroku. Łatwo tu wejść w spoilerowe terytorium, więc tylko ogólnikowo powiem, że często reżyser Song Hoon Kim brał mnie z zaskoczenia nagłą zmianą nastroju i na przykład chęcią podstawienia nogi bohaterowi w jakimś smutnym momencie. Albo znaleźć nutę czarnego humoru w walce na śmierć i życie. Jung-suo jest też dużo bardziej ludzki od Marka Watley'a zagranego przez Damona. Nie ma sprytnego tekstu na każdą okazję i nie jest taki skłonny do heroicznych poświęceń. To zwykły gość ze zwykłą żoną, zagraną co prawda przez Dunę Bae, czyli aktorkę z produkcji Wachowskich, tylko tutaj w make-upie udającym brak make-upu. Ale tak naprawdę tunel przekonał mnie przede wszystkim fantastycznym napięciem. Mimo że takie kino nawet tutaj rządzi się swoimi wysokobudżetowymi prawami, to można się naprawdę zapaść w fotelu, jak bardzo beznadziejna potrafi być sytuacja. I to jest takie nowe, świeże uczucie w produkcji tego typu, a nie powinno tak być. Na Marsjaninie nie przysypiałem na tym jednym montażu ratunkowym po drugim do skocznej muzyki Davida Bowiego, a tutaj trudno mi było oddychać. Więc w swojej kategorii wagowej uważam, że tunel to jest naprawdę wysoka półka. Nie wywraca do góry nogami modelu kina katastroficznego łamane przez kina survivalowego łamane przez kina ratunkowego, ale oferuje wiele małych zaskoczeń i emocjonujący trzeci akt.